Witam was serdecznie, z tej strony Lenuś, zapraszam was na odcinek kolejny w oczekiwaniu na Farminga 25 oczywiście. Serdecznie witam i pozdrawiam cieplutko. No cóż, no tutaj wam wspomniałem trochę tam, no, wspominałem wam. No dzisiaj nic nie wspominałem wam, nic, no, nic nie mówiłem, ale dobra, tam nie będę się wnikał w to. Ale aczkolwiek dzisiaj nagrywamy sobie sprzedaż, mamy grudzień piękny, zielony grudzień. Będziemy tam sprzedawać sobie trochę tego towaru, sprzedałem pszenicy troszeczkę. Jedziemy z rzepakiem, rzepak, który będziemy sprzedawać, gdzie rzepak będzie najdroższy. Ale zaraz zobaczymy, trochę pieniędzy pozbyłem się, bo dokupiłem pole. Tutaj macie moje obecne pola, które nabyłem. No więc no... Nabyte pola są. Dobra. Gdzie my będziemy jechać? Rzepak, 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 rzepak. Rzepak, gdzie ty będziesz? Gdzie to? Szpak PRSA. Gdzie to w ogóle jest? Pokaż na mapie. Gdzie to w ogóle jest? A tutaj, w tym kierunku, czyli będziemy musieli tu na skrzyżowaniu odbić. No dobra. To jedźmy sobie spokojnie, włączmy tutaj światła, bo to jednak już jest taki... Gdzie ten? Jedźmy. No. I tu, poczekaj, ta tutaj na tym skrzyżowaniu było, czy dalej było? Muszę zerknąć. O Jezu, znowu nie to. Zawsze mi się coś tam uwaliło, że nie to, co potrzeba, przełączam. Tak, tą drogą. Dobra, tutaj skręcamy. Ruch drogowy wyłączyłem, bo zaczął mnie irytować. Jednak tymi większymi ciągnikami się jeździ, to wiadomo, że to jest inna jazda. Musi być akurat elegancko pusta droga. Szerokie te sprzęty są, więc... Dobra, jedziemy. No, ja w ogóle jeszcze nic nie sprzedawałem. Dopiero pierwszy raz sprzedaję na tej mapie, więc... Nawet nie wiem, gdzie te skupy się znajdują, które będę wiedział. Obie jedne krówki. O Jezu, zamarznę chyba. Minus 1, minus 8. Taka temperatura, nie wiadomo, ale jest, to jest. Jedziemy cały czas prościutko. Pojedziemy, kupimy, skupimy, sprzedamy. Co ja gadam za głupoty? Dzisiaj mamy piękną sobotę. Idę zaraz, nagram wam, wrzucę to na kanał. I po prostu ten... I po prostu idę składać puk, bo już puk jest pomalowany. Nowe zespoły też są pomalowane, więc już na orkę będziecie widzieli nowy puk. Nowy. Odnowiony. I drugi kupiony oczywiście, bo to już tamtego nie mamy, co robiłem. To co sąsiada pożyczałem, też nie będę pożyczał, więc zakupiłem sobie puk. Troszkę taki... Nie jest to na pewno oryginał fabryczny. To jest takie, jak też dorabiali sobie po prostu, więc ja tam nie będę wnikał. I starczy. Mi starczy ten pług, odnowiłem go, bo mi rakiet został po agregacie, agregacik też zobaczycie na filmikach, więc takich trochę będzie zorki, co jakiegoś nagram, postaram się coś nagrać ciekawego i tak dalej tam. Coś ciekawego zawsze będziecie mieli do oglądania. To chyba połączę orkę. Orkę i siewy to połączę w jedno, wiecie? Vloga jednego zmontuję. I będzie najlepiej, bo tam będziemy... Bawić się, nie będę się bawił. Poczekaj, tak. Który tu się wjeżdża? Chyba tutaj trzeba wjechać. Chyba tak. Chyba tak. Tutaj się wjeżdża, czy tamtędy się wjeżdża? Ach, chyba tu wjeżdża. Tu uwaga. Jest coś, co się obsługuje, uwaga. Dzień dobry, dzień dobry. Zimno. Dobra. Mamy tyle na stanie. Na abzie jest. Zmniejszamy bieg, oczywiście my nie będziemy szaleć. Idziemy gdzieś tutaj. Patrz, to gdzie to jest w ogóle? Tam gdzieś trzeba jechać. Kupię się, o tu, o matko! O Jezu, ale ktoś przywiózł towaru. Się zastanawia, będzie masypać, widzę. Tutaj chyba będzie wjazd, tak? Zobaczmy, bo nie wiem, nigdy nie byłem na tym skupie. Tak, tutaj jest wjazd. O. Spory plac tutaj jest. Fajne tutaj takie. Dobra. Wracając tutaj, mówię, farby mi zostało, rakieru mi zostało. To mówię, ach, walnę ten pług, odnowię, będzie ładnie wyglądał. To jest jakie, wiecie, tak dużo nie przykładałem do tego uwagi, bo to i tak pójdzie w pole, i tak pójdzie w pole, ale będzie wizerunkowo, będzie ładnie wyglądało i na pewno nie będzie rdza wychodziła przez jakiś czas oczywiście, więc...
Patrzmy, jaka cena. Ile my tam zarobimy za ten rzepak? Pierwszy transport, bo chyba będę jeszcze miał na drugi transport. Muszę zobaczyć, czy będę miał coś na drugi transport. Więc ten filmik będzie krótki, dosłownie króciutki, bo tu nie mam więcej co sprzedawać, bo jeszcze mam sprzężyto do sprzedaży, ale to zobaczymy, gdzie będzie z sprzężytem. Więc tak na spokojnie. Ile? 18 tysięcy. Wow, 19 ponad tysięcy żeśmy zarobili. Zobaczmy, ile. O Jezu, i znowu na ten widzita. Coś ja mam z tym przyciskiem, że no to jest masakra. Dobra, zobaczmy, ile nam jeszcze zostało. 4 tony, no. Przywieź, przywieź. Bo przeżyta też chyba za dużo nie mamy. Przeżyta ile mamy na stanie? Przeżyta, przeżyta, gdzie będziemy wieź? Gdzie dobra cena? Młyn zbożowy. To pojedziemy najpierw na młyn zbożowy, pokażę wam, gdzie ten młyn zbożowy fajny jest, no bo jest najlepsza cena moim zdaniem. Później resztę sobie przyjedziemy tutaj rzepakiem. Więc trochę tam, a dużo nie mam tej zimy, no bo wiadomo, a jeszcze dokupiłem prawie 3 hektary ziemi. Tam rzepak zasiany jest, bo nie zdążyłem zasiać. Akurat dobrze zasiany będzie, mam nadzieję, że jest zasiany, bo ja tak kupiłem to pole, czy tak z ciekawości zobaczyć, czy tam w ogóle coś jest na tym polu. Tak kupiłem, no rzekomo coś tu jest, ale czy to rośnie, czy to nie rośnie? Mam nadzieję, że rośnie. Rośnie. Dobrze. Tak sobie kupiłem to pole, no bo potrzebowałem kupić jakieś pole, no bo mówię, mam pieniądze, to kupię sobie, więc teraz na wiosnę na pewno nowy nowy nabytek wpadnie, że rozsiewacz, będziemy musieli na wiosnę przyjść i rozsiać nawozy oczywiście. Tylko będę musiał wyłączyć, poczekaj, za pamięci. Zobaczę, czy mam włączoną tą. Nie cenię. Śnieg jest, siatka jest. Niszczenie plonów wyłączę za pamięci, bo później wjadę w pole i zapomnę, zajmie się za chwilę czasu. Więc prawdopodobnie jutro będę nagrywał ten odcinek już z wiosny. Bo tak mi wyjdzie, no bo co tam, krówki ładnie się rozwijają. Siana mam od zarąbania i właśnie nie wiem, czy tego siana też nie sprzedawać jakoś, bo powiem wam, że no od zarąbania tego siana mam. I mi to starczy na ten sezon. Macie, nie wiem, czy tam owijarkę sobie nie kupić na wiosnę, nie owinąć i kupić paszowóz, ale to zobaczymy, jak to będzie, bo nie, za dużo tego po prostu. Za dużo siana, że mam, dużą łąkę mam, ale większą oborę będzie trzeba, albo będzie trzeba dokupić bydła po prostu, ale słaby mi za to brakuje, więc ten sezon jakoś przeżyjemy, następny sezon najwięcej powiększymy sobie ten sprzęty, będziemy musieli o rozrzutnik kupić, tą beczkę do gnojowicy. Bo widzę, że gnojowicy już by się nazbierało, to już akcja gnojowicy może będzie. Na łąkę mogę walnąć, ale tak trochę tak nie wypada na zboża, tak lać. Ale zobaczymy, może zamiast ten. Zobaczymy, nie powiem wam teraz w tej chwili, bo sam się plątam, nie wiem. Chyba na łąkę gnojowicy rozlejemy, później będziemy najwyżej sprzedawać tą gnojowicę i tyle. No bo co z tym zrobimy? No nic z tym nie zrobimy. Bo sprzedajemy po prostu i tyle, no. Bo raczej nie będę budował tutaj tej, jak to się mówi, biogazowni, bo to nie ma sensu. To musiał ileś pieniędzy wydać, a nie chcę mi się już wydawać, bo co seria to jest, to a tak to sobie tak będziemy posprzedawać. Może gdzieś gnojowice można sprzedać, będę musiał zobaczyć, bo jak nie, to, no to będę musiał to postawić jeszcze w końcu gdzieś, żeby to sprzedawać sobie, tak? Wybudować sobie coś, no bo co innego zrobię z tym. Jak będzie trzeba, to będzie trzeba tak zrobić, no. Nic się na to nie poradzi. Coś będą musiał z tą gnojowicą zrobić po prostu. No, coś tam się zrobi, więc. A mówię, pokażę wam. Ten nagram odcinek, jak to się sprzedaje, bo widzę, że no też krótki odcinek, to nie widzę, za czym się wiedzie, za czym to tamto, za czym się sypie, za czym się zawiezie. Dobra, przeżyto pojedziemy. Dobra, przeżyto pojedziemy na młyn, dobrze, że śnieg nie pada. Na młyn pojedziemy, na młyn już byłem, bo sprzedawałem pszenicę, to wiem, gdzie już ten młyn jest. Tak prawdopodobnie, nie zapomniałem, będziemy zaraz patrzeć. Więc to cóż, no trochę posprzedajemy tego, dużo nie mam, no naprawdę nie mam dużo tego towaru, więc
Tak się zastanawiam, co zrobić właśnie z tym sianem. Czy zobaczyć gdzieś mogę. Ja nie wiem, czy w ogóle gdzieś siano mogę sprzedawać, od tego zacznijmy. Muszę zobaczyć w ogóle, zaraz popatrzymy. Jak dojedziemy na ten, na młyn? Ktoś od poliu chyba jedzie. Dobra, tutaj na pewno jechałem. I na pewno musimy mniejszy bieg wrzucić, bo tutaj bardzo droga jest wyboista, więc będziemy wolniej jechać pod górkę. Tylko wyboista ta droga, tak skacze, skacze, skacze w prawo, w lewo, do przodu i do góry. A dobra, mimo z tym. I elegancko. Uff, też amortyzowane to wszystko jest. Kabina, siedzenie, więc kręgosłup nie będzie bolał. A tu przedtem kukurydza została, jak jechałem pierwszym razem. Czy coś chciał ją? No na siano, chyba na ziarko poszło na pewno. Przymrozek złapał, to mógł jechać w pole. A dobra, tam. A co tam u was? Już kończy się wakacje? Koniec wakacji już jest. Dzisiaj ostatni dzień wakacji, że tak można powiedzieć. Sierpień się kończy. No jeszcze jutro, niedziela, tak, ale no to, że ogólnie oficjalnie to już wczoraj się zakończył wakacje, no bo wiadomo, weekendów to nie powinno się wliczać tak do końca, no bo weekend to weekend dzieli od tygodnia do tygodnia kolejnego, więc no. No ale cóż, zawsze jeszcze te dwa dni można wykorzystać dzisiaj, no. Dzisiaj i jutro, no. I od poniedziałku plecaki do szkoły, no. Dobrze, to już za mną już jest ta szkoła, bo tak to tak. Jakbym miał teraz chodzić do szkoły, to już widać, że to on. To w ogóle nauczanie to jest takie, no, takie se, tak się powiem. Jak się niczego sam praktycznie nie dowiesz, a tutaj jaka kolejka jest. Przejedzie tam panowie, a nie ma kierowców, to jedziemy tam. Tu Andrzej stoi na wadze. Andrzej, tak ci ciepło jest? Ciepło mu jest. I tutaj taki trochę dziwny skup jest, jak widziałem, do tego bokiem przyczepa, tak to no. Ale zawczas. Tutaj. Ja bym tutaj. Ach, walu. No to mamy tam 3000. No to chociaż za tyle, no. No niech będzie, tak? I jedziemy dalej. Jedziemy jeszcze tym rzepakiem, ale już chyba was nie będę męczył tym rzepakiem. No co będę was męczył? Co pojadę, sam sprzedam po prostu poza odcinkiem i tyle. Tak akurat jeszcze dojedziemy, ja tam sobie jadę i zrobimy akurat koniec odcinka. Taki krótki odcinek, 15-minutowy prawie wyjdzie, więc. Ja sobie zmontuję go, na jutro przygotuję. No a przewinę sobie na jutro, że będzie przygotowane wszystko do nagrywania wiosennego odcinka, czyli był jesienny, teraz zimowy. I chyba będę musiał sezon sobie wydłużyć na 2 dni. Chyba teraz sobie kliknę, bo aczkolwiek widzę, że trochę mi zejdzie, za czym ogarnę to w jeden dzień, a tak to terminy gonią, więc będę chciał jak najwięcej ziemi kupować, rozwijać się. Więc tak jak powiedziałem, więc przechodzę na 2-dniowy sezon. No i tyle. No. Teraz posprzedajemy, to nic raczej mi nie wpłynie dużo na to, więc nie przejmujmy się, grajmy dalej, korzystajmy. Będzie trzeba smarowanie ciągników na wiosnę porobić, widać, bo się smar kończy w niektórych ciągnikach. Ale tam już nie będziemy wnikać przecież, tak. Dobra, nie będę was już zanudzał, tam że 14 minuta, prawie 15, dobrze. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć, na razie, pa.